ludzie mili, serdeczni, radośni, dziewczyny wspaniałe. Tu dwie Agnieszki mi zawracały w głowie, jak nie wiem, ale inne też, Daria i Asia też. No zresztą no, inne również były. Także no było super, a nawet jeszcze lepiej. Jak ja się mogłem czuć wtedy, że za 5 tu być taki bardzo groźny sztorm, albo co wy byście czuli w takiej sytuacji, nie? No. Ale na oceanie lepszy luft jest. Ja dzisiaj akurat mam, jest dzień moich urodzin, nie? Ja tak dosyć skromnie obchodzę. Żyje nam 100 lat, 100 lat, nie żyje, żyje nam jeszcze raz, jeszcze raz. Dziękuję bardzo, dziękuję. Może pan zabierze ten tort ze sobą? I pani Aleksandra, cierpliwość do nas, do ludzi. Dziękuję bardzo. W takim razie zapraszamy wszystkich Państwa na festiwal W stronę słońca, który w ten weekend odbywa się na Małym Rynku w Opolu. Pogoda jest wspaniała, a słońce będzie coraz bliżej chyba, nie? No dobrze, czasem takie ładne chmurki, komory z chmurnic polecam, takie placki jakby tam na leśniki, to są chmury pięknej pogody. Takie by lepiej na zdjęciach wychodziły, bo to trochę jest rozmaicenia, ale taką pogodę też byśmy dali radę, nie? Jasne, i na pewno będzie sporo przepisów na udane podróże. Jaki jest przepis na udaną podróż? Trzeba być przede wszystkim wielkim optymistą, takim super optymistą, podobnie jak ja jestem, nie? I ułożyć sobie jakiś ambitny taki plan, bo mało ambitny to tam nie warto układać, a potem go konsekwentnie realizować. I wszystko wtedy nam sprzyja, nie? I niebo, i ludzie, i pogoda, no wszystko jest, nie? Wszyscy zadowoleni, nie? Tu nikogo niezadowolonego nie widziałem. To prawda. A więcej słońca będzie na festiwalu, także zapraszamy w przyszły weekend. Przecież jak się ten festiwal nazywa? W stronę słońca. No właśnie. I tak jest, i tak ma być. Wszystkiego dobrego życzę wam też ja, Olek Doba.